Panie przewodniczący, 50 prokuratorów skarży ministra Ziobry do Strasburga. To kolejny front otwiera się Prawu i Sprawiedliwości? Ten front już wcześniej otworzył minister Ziobro, przyjmując taki pomysł na zarządzanie prokuratorami. Najpierw przygotował sobie ustawę, która daje mu możliwości ręcznego sterowania poszczególnymi śledztwami, nacisku na poszczególnych prokuratorów, więc trudno się dziwić, że część prokuratorów nie chce takiego nadzoru czy takiego ręcznego sterowania swoją pracą. Chcą być niezależnymi prokuratorami, chcą być gospodarzami swoich śledztw, a minister Ziobro absolutnie ma inną wizję, więc ten spór wcześniej, bo dzisiaj to jest eskalacja pewna w pewnym sensie, bo część prokuratorów zdecydowała się napisać do Strasburga skargę. Nie jest to oczywiście budujące dla obrazu Polski, ale w kontekście tego, co dzieje się z Trybunałem Konstytucyjnym, z sądami, z sędziami, teraz z prokuratorami, to jest kolejna cegiełka do tego, żeby Polska miała złą prasę i złą opinię na świecie, jako kraj, gdzie rzeczywiście władza bardzo mocno ingeruje w niezależność sądów, a teraz także w prokuraturę.